Druidzi raczej słabo sobie radzą z upiorami. Ta, a ty może lepiej. Zawrzyj gębę, akurat on się znać może. To wiedźmin. Upiór nam się na arenie objawił. Nijak go ruszyć. Może byście coś poradzili. Może by mi poradził, ale musiałbym znać szczegóły. Co chcesz wiedzieć? Wiecie coś o tym upiorze? Kiedy się pojawił? Dziad mi opowiadał, że jego dziad opowiadał, że mówili na niego Ule Pechowiec. Zawsze przegrywał walki, ale też zawsze wylizywał się z ran. Nawet umrzeć nie potrafił jak mężczyzna. Aż któregoś dnia Jarl Tormar urządził turniej na arenie. Wtedy jeszcze przeciwników się losowało i Jarl wylosował Ule Pechowca. Jarl był pewny wygranej. Więc kpił z Ule, wyśmiewał go tak, że cała publiczność ryczała ze śmiechu. Kiedy wreszcie podniósł ręce w triumfie, Ule nie wytrzymał i wbił mu sztylet w plecy. Tormar umierając przeklął Ule. Obyś po wiek wieków przegrywał, tak powiedział. No i od tamtej pory Ule nawiedza arenę i ciągle przegrywa. Znaczy, że byli już tacy, którzy próbowali go pokonać. Żartujesz? Wszyscy go pokonują, a on, biedak, ciągle wraca i przez to nie da się normalnych walk organizować. Co to za arena? No, taka normalna. Dawniej był u nas taki zwyczaj, że najlepsi woje ścierali się na arenie. Walki na Speaker Rock słynne były na całe Skellige. Aż pewnego dnia zjawił się upiór. Skąd wiedziałeś? Mówiłem ci, że to wiedźmin, czarownik, wie takie rzeczy. Mógłbym spróbować przepędzić tego upiora, ale nie za darmo. Jak ci się uda, płacimy jak za wygraną z czempionem. I jeszcze premię, jak już zarobimy trochę na walkach, które się tu potem po odczarowaniu odbędą. Chyba cię trochę poniosło. No, może trochę. A chuj tam, jak wiedźmin sobie z upiorem poradzi, to i premii będzie godzien. Niech będzie. Byle jednorazowo. Brzmi rozsądnie. Czekajcie tu na mnie. Załatwię to raz dwa. Następny. Chcesz wygrać z duchem areny? Zapraszam. Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Zapraszam. Z Ule Pechowcem każdy wygrywa. Tylko daruj sobie te wszystkie... Gień upiorze! Pokonam cię, duchu areny! Słyszałem je już setki razy i okropnie mnie nudzą. Nie jesteś typowym upiorem. Bo co? Bo nie wykrzykuję gruźb? I nie straszę cię śmiercią? Cóż, zwyczajnie mi się znudziło. Poza tym dokładnie wiem, co się teraz stanie. Rzucisz kilka obelg, przebijesz mnie mieczem, zniknę, ale za parę dni znowu tu wrócę. I tak będzie z każdym kolejnym, który tu przyjdzie po tobie. Taki już mój los. Mam tu sterczeć do końca świata i przegrywać każdą walkę. No, ale nie przyszedłeś tu na pogaduszki. Do dzieła! Pokonaj ducha areny! Chwytaj za broń. No chwytam, chwytam. Tylko zróbmy to szybko i bez nadmiernego patosu, jeśli łaska. Pokonałem cię. Na to wygląda. Gratulacje. Ale jak to? Przecież miałem tu przegrywać aż po kres czasów. Co to? Słyszę jakby śmiechy? I wrzawę? Stukot pucharów? I ten głos! Wzywają mnie na ucztę bohaterów!
Ty! Dałeś mi wygrać! Wyzwoliłeś mnie! Dziękuję! Niech bogowie będą z tobą! Bywaj, duchu areny. Witaj! Duch nie będzie wam więcej przeszkadzał. Prawdopodobnie pije teraz miód z przodkami. Ha! Wiedziałem, że dasz radę. No Gunnar, moja wygrana. Masz. Założyliście się? Jakbyś tu był. Ja wiedziałem, że podołasz. Gunnar mówił, że mowy nie ma. Dlatego teraz taki skwaszony. Często widuję tę minę, gdy przychodzi do zapłaty. Bez obaw, tu ludzie są honorowi. To dla ciebie. I pamiętaj, że procent czeka, jak arena będzie otwarta. Będę pamiętał. Bywajcie. Witaj. Widzę, że interes się kręci. Żebyś wiedział. Wszyscy chcą walczyć na przeklętej arenie. W takim razie moja premia już zdążyła się odłożyć. A jakże? Proszę. Interesy na Skellige to przyjemność. Zajrzyj do nas jeszcze. Będą się tu dziać wielkie rzeczy. Wspomnisz moje słowa. Życzę wam tego. Powodzenia.